Właśnie zauważyłam, że się wkomponowałam w swoje własne tło. A więc już dzisiaj wasz długo wyczekiwany, chyba zajmę okulary jednak. Tak będzie mi chyba wygodniej. W końcu wasz wyczekiwany Q&A. W końcu przepisałam pytania, które miały być. Już na dobrą kartkę, już wszystko jest. Bardzo dobrze. Więc zaczynamy. Gorąco. Bardzo gorąco. Pierwsze pytanie. Co sądzisz o piosence seksmasterki pod tytułem Rak? Mi się podoba piosenka, nie wiem jak wam. Możecie napisać w komentarzu, czy wam też się podoba. Ja uważam, że na pewno jest lepsza od tej pokasowe, nie pamiętam jaki tam jest tytuł, ale uważam, że piosenka Rak nie jest taka najgorsza. Drugie pytanie. Co najbardziej cenisz w Michale? Michale chyba najbardziej cenię to, że potrafi nas jako fanów, każdego zrozumieć tak pojedynczo, że nie, że całą grupką ja was wszystkich rozumiem, tylko potrafi zrozumieć każdą osobę z... Jak to powiedzieć? Z osobna, o, może w ten sposób. Że każdego też nie traktuje tak samo, tylko wie, że na przykład do tej trzeba trochę inaczej powiedzieć, do tego trochę też inaczej. Więc chyba właśnie za to, że właśnie nas tak dobrze traktuje. Polecam fanklub. Trzecie pytanie. Jakich masz jeszcze idoli? Mam 6 idoli, a więc Michał Szpak, Michael Jackson, Elizabeth Sladen, Jude Sharp, Keanu Reeves i Bill Kaulitz. Od kiedy jesteś fanką Michała? Fanką Michała Szpaka jestem od X Factor, czyli już 7 lat. Tak, wiem, trochę dużo. Łatwo się z tą rozmawia na wszystkie tematy. Tu chyba będą zdania podzielone, ponieważ są osoby, z którymi nie umiem pogadać na najprostsze tematy. A są osoby, z którymi mogę nawet pogadać o polityce, której nienawidzę. Tak. Znaczy, może nie tyle, że nienawidzę, tylko po prostu ja się nie interesuję polityką. Nie obchodzi mnie kompletnie, co się dzieje w sądach, w urzędach, w jakichś nie wiem czym, w okrągłych stołach. Mnie to po prostu nie obchodzi. Ale raczej jestem osobą, z którą można pogadać. Nie, no to Q&A to przejdzie do historii, ja wam mówię. No. Czy kiedykolwiek się malowałaś? Uwaga! Tak. Ja się kiedyś malowałam. Były takie czasy. Ja się kiedyś malowałam. Nie był to całkowity makijaż, ponieważ był to tylko korektor, błyszczyk i tusz do rzęs. I na tym się kończyło. Ale był taki okres w podstawówce. Się przez jakiś czas malowałam. Ale już do tego raczej nie wrócę. Nie lubię, nie podoba mi się. Dogaduję się lepiej z rówieśnikami starszymi czy młodszymi? Mi się zdaje, że bardziej z osobami młodszymi. Chociaż ze starszymi też mam bardzo dużo kontaktu, ale na pewno nie z rówieśnikami. Nie, nie. Nie. Też jeśli chodzi o jakie młodsze osoby chodzi, bo jeśli chodzi o takie dziesięciolatki, które mają Instagrama i wrzucają tam swoje jedzenie. Nie będę na ten temat już rozmawiać. Na ilu koncertach Michała już byłaś? A więc byłam w Koninie, Gizałkach, na Zlocie, byłam raz w Kowalu, w Kaliszu i Wrześni, więc 6 razy widziałam Michała. Zapraszam do Kleczewa, do swojego miasta, będzie fajnie. Hurra. Jak reagujesz na krytykę? Samo to, że ja reaguję na krytykę, to już jest niedobre, więc nie chcecie widzieć, jak ja reaguję, jak ktoś mnie na przykład wyzywa. Ja po prostu krytykuję to, co ja robię. Nie chcecie być w takiej sytuacji. No po prostu to są krzyki, płacz, kłótnia, do rana,
Od rana do wieczora. Który koncert Michała podobał ci się najbardziej? Najbardziej to chyba wspominam właśnie Kowal, w którym było zajebiście, dosłownie. Ogólnie atmosfera była fajna, bardzo dużo osób śpiewało, było dużo serduszek właśnie jeszcze jak była ta akcja z serduszkami dla pani Reni, już to w ogóle magia tam była. Na drugim miejscu chyba Września, na której też było bardzo fajnie, bardzo dużo osób też śpiewało i było dużo serduszek białych, normalnych, na ogólnie Color of Your Life to wtedy było. Polecam koncerty Michała Szpaka. Jak reagujesz na osoby, które chcą cię poznać? Nie no, a tak serio to... Ja raczej jestem osobą otwartą, także można do mnie podejść, pogadać, napisać. Ja naprawdę nie gryzę, bardzo dużo osób boi się do mnie napisać, podejść, a jestem niegroźna. Nie gryzę mocno. Nie, naprawdę, nie musicie się bać, ja naprawdę jestem niegroźna. Nikogo nie pobiję, nie pogryzę, nie opluję, nie jestem lamą. Naprawdę, możecie pisać. Czy ktoś ze szkoły wie o twoim kanale? Bardzo dużo osób wie o tym, że nagrywam na YouTubie. Ponieważ się w sumie tym też pochwaliłam, mówiłam, że możecie zaglądać na mój kanał, na Weronika Eryk, tam dodaję co jakiś czas odcinki. I bardzo dużo osób mi powiedziało, że mnie oglądasz, masz super odcinki, subskrybuję cię, mam łapkę w górę, napisałam komentarz i tak w sumie nie spodziewałam się tego po swojej szkole, szczerze mówiąc. Czy pingwiny mają kolana? Co to gąbka? Minuta ciszy dla osoby, która to zadała. RIP dla ciebie. Pingwiny nie mają kolan. Nie będziecie mi wmawiać, że mają, bo nie mają. Co to jest gąbka? Oglądnijcie SpongeBob CanciaStoport. To będziecie wiedzieć. To tyle. Jaki film mogłabyś oglądać w kółko? Trylogię Matrixa mogłabym co chwilę oglądać, ponieważ gra tam jeden z moich idoli, więc chyba dlatego to jest powód. Co sądzisz o rasistach? Uważam, że te osoby po prostu oceniają daną osobę po tym, jaka jest historia narodu. Ponieważ znam osoby właśnie, na przykład, nie wiem, obcokrajowców, których historia mówi o tym, że zabijali, że kradli w ogóle, a tak naprawdę to są tacy ludzie jak ja czy wy. No, ja po prostu takich osób nie rozumiem, ponieważ takie osoby po prostu oceniają pochopnie. Zanim poznają jakąś osobę, to one już mają o niej wyrobione zdanie po prostu, więc nie polecam być rasistą. To pytanie mi się ogólnie spodobało i dlatego je wzięłam. Dlaczego jesteś fanką Michała? Fanką Michała jestem dlatego, ponieważ podoba mi się jego muzyka, styl życia, styl bycia ogólnie. Podoba mi się to, jak traktuje nas, fanów, innych ludzi. Pokazał, że trzeba walczyć o swoje marzenia, ponieważ on został źle traktowany w swoim rodzinnym mieście, a i tak osiągnął bardzo dużo. Jest jedną też z osób, które mnie tak naprawdę rozumieją, z którymi mogę pogadać tak na spokojnie i będzie wiedział, o co chodzi. Bujaki dla niego i dla tej osoby, która zadała to pytanie. I już ostatnie, opowiedz dziwną lub śmieszną sytuację z Michałem. Po koncercie w Kowalu, jak Michał podszedł do nas, żeby dać autografy i ustawić się do zdjęć, to akurat się na mnie popatrzył, to ja takie, ale ty jesteś ładny. I się tak na mnie spojrzał, uśmiechnął i podziękował. Ja się tak wtedy zaczerwieniłam, bo to było takie samoistne, to samo wyszło z moich ust. Ja tego w ogóle nie planowałam. Oh my god. Nie no, tych sytuacji chyba było za dużo, żeby je opowiadać. Ale nie, naprawdę, ja mam śmieszne życie. Więc jakbyście ze mną trochę dłużej posiedzieli, to... to byście mieli tak zryte mózgi, że... O, gorąco mi się zrobiło.
Następną sytuacją to było też w Kowalu. Michał mówił, że widzi piękny zachód słońca, był on za naszymi plecami i mówił, że wy nie widzicie takiego pięknego zachodu słońca, ale ja widzę. I ja wtedy krzykłam, że... Nie, bo on jeszcze powiedział wtedy, że ale to nieważne, bo... I ja wtedy dokończyłam, bo widzimy ciebie. I ten mój głos się tak rozniósł przez wszystkich, że to wszyscy usłyszeli. Ta. Ostatnio w wrześniu na przykład była taka sytuacja, iż gdyż, ponieważ, że mieliśmy krzyczeć z dziewczynami kochamy cię po którejś piosence. I jak wyszło? Ej, krzyczymy? No, no, krzyczymy. Co wyszło? Weronika oczywiście. Ja krzyczę na kilka, no powiedzmy, że na 1000 tam osób, które tam były. Ja jednak krzyczę, kochamy cię. I to było słychać przez cały rynek, no. Oh my god. No, to na tyle, bo już mi się kończy czas na telefonie. Więc dziękuję za pytanka i to, żebym opowiedziała. No to do zobaczenia, usłyszenia. Poszukuję ogólnie osób jeszcze, które umieją śpiewać lub tańczyć. Reszty dowiecie się później. Więc nie wiem, co tu będzie. Postaram się, żeby to były moje social media, ale zobaczymy. To pa!